Witamy Państwa. Mamy kolejny film. I jak już zorientowaliście się po tytule, no sprawa dzisiaj jest dość, bym powiedział, na tyle interesująca, że jakby przebiła inne sprawy, które chcieliśmy powiedzieć. Chcieliśmy o różnych rzeczach mówić, pamięć duszy, o inkarnacji, o jeszcze innych sprawach, o które Państwo pytali. Piszecie dużo komentarzy. Dziękujemy bardzo, że piszecie. Widać, że filmy żyją. Tematyka została, powiedzmy, szarpnięta, akurat taka, która, powiedzmy, usuwa z podstawy piramidę całej wiedzy demonistów, internetowych demonistów, bo tam po prostu najczęściej to jest po prostu wszystko produkowane. A więc o czym my dzisiaj chcemy powiedzieć? O tym, co tak naprawdę dzieje się w przestrzeni między linią Karmana a Pałacem Najwyższego. Zostało to zafiksowane i Państwu to powiedziemy. Jak zostało zafiksowane? No to też się dowiemy, bo to są nasze doświadczenia osobiste. Zobaczymy jeszcze jedno wydarzenie, które było dobrych parę dni temu, gdzieś w granicach między czwartkiem a piątkiem. Też się o tym dowiemy, co się działo i to jest też takie pokłosie, powiedzmy, tego, co się dzieje w tej chwili. I te wydarzenia, to wydarzenie praktycznie, ten szturm na pałac został zafiksowany wcześniej i tutaj będziemy mieli zrozumienie całości tego, kim jest ta bogini. Będziemy to widzieć na pewnych przykładach i Państwu chcemy na ten temat powiedzieć. Oczywiście wspomnę tutaj jeszcze raz, że przebiło to zupełnie inne tematy, które mieliśmy powiedzieć w tym filmie. One zostaną przerzucone do innych filmów, które będziemy robić w dalszych seriach, ale wczoraj była sytuacja na tyle intensywna, ona jakby zrobiła się sytuacja dynamiczna, która spowodowała właśnie ten film i tą tematykę. Chodzi o szturm na pałac. Kto szturmuje? Dlaczego szturmuje? To już kiedyś było mówione. I jest to dzieje się w czasie rzeczywistym. Także my teraz robimy ten film i wiemy, co się działo, powiedzmy, na wieczór wczoraj właśnie przy ścianie tego pałacu. I dowiemy się, co dzisiaj, bo dzisiaj rano też dowiedzieliśmy się, co dzisiaj się dzieje, kto tam jest, do czego to można przyrównać. No i teraz oczywiście to wszystko się wpina w tego 23 września. Ten 23 września wraca jak bumerang, raz wyrzucona osiedź, ale wraca, bo zupełnie tu chodzi o to, że była to data, szturmu na pałac i tak dalej. Co szturmowe, jak to było widoczne w postrzeganiu pozazmysłowym, jak to wszystko wyglądało, to nam powie Wiola, ale my właśnie Państwa tutaj uczulamy, żeby po tym materiale Państwo sobie wyrobicie zdanie i odpowiecie sobie na pytanie, dlaczego demoniści w internecie, różne tam kanały i tak dalej, EZO, nie EZO i tak dalej, nie mówią o takich wydarzeniach, oni nie mówią o tym, że istnieje Pałac Najwyższego, który widzimy go w podczerwieni. Nie? Dlaczego oni tego nie mówią? Bo słuchajcie, zasada wszystkich demonistów, nieważne co oni mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. I no właśnie tych rzeczy nigdy nie powiedzą. No i teraz trochę chcę tutaj wstępu powiedzieć o tym tak zwanym bazarze demonistów. To jest taki bazar, na którym są różne stragany. Na jednym straganie siedzą ezoterycy. No i oni proponują na przykład uzdrowienia. O, i tak dalej. No, już to znam takich, co tam się uzdrawiali. Albo są jeszcze inni przez wtajemniczenia, rozmawiają z Chrystusem. Z Jezusem rozmawiają, dokładnie. Tak, oni tam opowiadają. Rozmowy z Jezusem. Mamy jeszcze tych, którzy wchodzą do astralu, no i myślą, że to jest prawda, oglądali akta FBI. W porządku, nie ma problemu. To, co chcieli zobaczyć, to im dano i ich dopuszczono. Mamy tak, czyli tych astralowcy, nie? Mamy ci, którzy wychodzą z ciała. Ileś tam
set razy, tak? Wychodzili, no jakoś tak to tam sobie piszą, chwalą się, że im wychodzili, nie? To im pokazano to, co mieli zobaczyć, no i wrócili sobie. A co mieli? Natomiast pojęcie prawdy oczywiście w tym wszystkim jest wymazane, bo jakby musiałby ktoś wyjść ciało tak dalej, to by zobaczył pałac najwyższego. Oczywiście o ile najwyższy by do tego dopuścił. Niektórzy... O, tutaj mam jakieś dźwięki, ale dobra. A to spadają różne żołędzie i tak dalej. A więc po prostu to, czego właśnie nie mówią, właśnie to my dzisiaj chcemy powiedzieć, bo takie jest dążenie do prawdy. No a więc sytuacja jest, z każdym dniem jest sytuacja bardzo dynamiczna. Może tak, zacznijmy od tego, co to się działo między czwartkiem a piątkiem. Wieczór, tutaj zachodnia Holandia, tak? To jest stosunkowo blisko granicy z Belgią. Byliśmy na spacerze. No i widzimy coś, co normalnie płonie jak meteoryt. Tak to widzieliśmy, że to niby meteoryt. Po prostu. No i tak ja oczywiście też popatrzyłem, widziałem wielokrotnie meteoryt, ale to było o wiele większe. To robiło wrażenie płonącego samolotu, bardzo dużego, który za chwilę się zwali na ziemię i będzie wielki huk, kupa dymu i kupa ognia. Ale nic z tego nie zrobiło. To się po prostu rozsypało na drobne kawałeczki, po prostu spali i płonące szczątki wpadły. Na ten temat niewiele się mówi, ale było to widoczne, zafiksowane właśnie nad Belgią i nad Anglią było to widoczne. No i nad Holandią. I nad Holandią oczywiście. Też to oficjalnie tak powiedziano, że coś to było. A więc pytanie, co to było? Oczywiście powiedziano, no, powiedzieli, że to meteoryt był, nie? Ale zaraz się dowiemy, że to nie był meteoryt. O, najważniejsze. No i teraz tak. Teraz musimy Państwu opowiedzieć to, co się wydarzyło w piątek. W piątek właśnie Wiola zobaczyła pewne rzeczy i chce nam tutaj powiedzieć, co widziała. Myśmy to tutaj analizowali już nawet z Polską, żeśmy tutaj dyskutowali na ten temat, bo to się zgrało z innymi rzeczami, którzy powiedzmy z innymi osobami, które też tutaj z nami prowadzą dyskusje na WhatsAppie, nie? Nagrywamy się, dzwonimy i tak dalej. A więc tak, a więc musimy teraz widzieć wczoraj, tak? Dobrze? Wczoraj. Wczoraj. Wczoraj, czyli wczoraj wieczór, to już było ciemno, to była gdzieś granica godziny której? 20, nawet 23. A więc teraz tak, co się stało o 23? Co było widoczne w postrzeganiu pozazmysłowym? Widzicie, jak ważne to jest? I za chwilę zobaczycie, co jest po prostu, co można zobaczyć z takich rzeczy. Mówiliśmy wcześniej, co można zobaczyć, ale teraz, co można zobaczyć? I to jest, to ma bardzo duże znaczenie dla tego, co będzie się działo w przyszłości, bliższej albo dalszej. Szturm na pałac. No i teraz zobaczmy, jak on wyglądał. Szturm na pałac i jak pałac reagował, jak najwyższy raz zareagował. Ja powiem Państwu tylko krótko, te szczegóły tutaj zostawię Wiole, ale tylko powiem tak. Ojciec włączył pole siłowe i armia demonów i jego sprzętu, tak to powiedział, bo to też sprzęt działa, wchodzi w rachubę, została zablokowana. Natomiast dzisiaj została ona, to pole, po prostu towarzystwo się wyniosło, które oblegało pałac. Oni chcieli zniszczyć, dostać się do pałacu, zniszczyć Boga po prostu. Towarzystwo dookoła pałacu zaczęło wirować. Wirować, o właśnie, w ten sposób dookoła pałacu. Ale teraz musimy odpowiedzieć, co to za towarzystwo było i jak to było widoczne. A więc ja muszę to teraz oddać już głos Wioli. Te szczegóły muszą być namierzone. Będziemy jeszcze dyskutować o skutkach tego. Witam Państwa. Słuchajcie, jest tyle wątków tego, co się dzieje, że wybaczcie, jeśli będę mówiła znowu jakoś tam chaotycznie. Kolejną rzecz, którą chcę tutaj Państwu powiedzieć, to jest prośba, żebyście nie odbierali tego jako jakąś formę programowania strachem. My tutaj nie mamy za zadania straszyć Państwa, tylko po prostu chcemy przekazać te informacje. Widocznie jeśli Ojciec Niebiański dopuścił do tego, żebym ja to zobaczyła, chociaż to było wszystko powiązane z moim chceniem,
to widocznie po to, żebym ja Państwa o tym poinformowała, razem z Mariuszem oczywiście. Wątków jest wiele, bo to jest wszystko związane no właśnie też z tym meteorytem. To jakoś tam dało mi bodziec, chociaż przez kilka dni gdzieś tam czułam pod skórą, że ten meteoryt to nie był tak naprawdę meteorytem, no bo on rzeczywiście wyglądał, ja też miałam wrażenie, mnie to dosłownie wbiło w chodnik, kiedy to zobaczyłam i mówiąc szczerze się trochę przestraszyłam, bo to wyglądało naprawdę jak jakiś spadający obiekt z nieba, który się pali i zaraz nam spadnie na głowę. Więc gdzieś tam myślałam o tym cały czas, że to jakoś niby wyglądało jak meteoryta, nie wyglądało jak meteoryt. No meteoryty są zwykle tam jakieś tam mniejsze, chociaż pewnie zdarzają się też i duże, ale gdzieś tam widocznie moja intuicja podpowiadała, że coś jest na rzeczy. Wczoraj wieczorem miałam silny niepokój w sobie. Prosiłam ojca w ogóle o zrozumienie tego niepokoju i jakieś bodźce dostałam. Te bodźce sprawiły, że doszłam do wniosku, że coś się dzieje w przestrzeniach. Że jednak coś jest na rzeczy. No bo ten niepokój czułam i tak dalej. I nagle zechciałam zobaczyć, co się dzieje, ponieważ ja bywałam w tym świecie demonicznym, więc ja tego chcenia, żeby się tam z powrotem znaleźć, nie chciałam, więc ja po prostu nie chciałam jakby widzieć pewnych rzeczy. Ale wczoraj zechciałam zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę. No i co? No i znalazłam się jakby... O ile można tak powiedzieć, no bo to nie było pobliże pałacu. Ojciec Niebiański pokazał mi, jak wygląda kula, w której mieszka. Jest to przepiękny widok. Jest to kula szklana, tak wygląda, bo ja bym chciała tutaj Państwu opisać to, co zobaczyłam. Jest to kula szklana, taka chropowata, jak chropowate szkło, która opalizuje w przepięknych kolorach, z przewagą jakby fioletu. No nie wiem, tutaj demoniści mówią, że fiolet to jest kolor ochronny, no ale nie wiem. Słuchajcie, no wiecie, jak szkło opalizuje, także mniej więcej sobie wyobrazicie, jak to pięknie wygląda. Z przebiciami niesamowitej energii. Więc cała ta kula jest przepięknie świetlista. No niesamowity widok, naprawdę. Zresztą za chwilę ja tą kulę zobaczyłam w innej odsłonie. Ona była jakby zaciągnięta ciemną mgłą. No i tutaj się zdziwiłam, dlaczego się tak dzieje. Jakby został mi przybliżony ten obraz i ja spojrzałam, że on jest przesłonięty taką zasłoną jakby kropeczek czarnych. Tak jak piksele, to tak mi się od razu to skojarzyło z pikselami. To było pierwsze wrażenie. Natomiast za chwilę skojarzyło mi się to z rojem pszczół. To naprawdę wyglądało jak rój pszczół, z tym, że to był taki zatrzymany obraz tego roju, który jakby tkwił w miejscu, poruszał się i wibrował w jednym miejscu, nie mogąc się poruszyć. Stąd tutaj wnioski Mariusza o tym polu siłowym. No i słuchajcie, to było dosyć późno wczoraj. Ja byłam przejęta tym, co zobaczyłam. Jakby nie mogłam tego zobaczyć bliżej, bo widać było to jakby niestosowne dla mnie, a być może niebezpieczne. Ja dostałam ten obraz, położyłam się z tym jakby spać, z taką myślą, że ja to dzisiaj rano przebadam, bo ten rój gdzieś tam właśnie, to skojarzenie z rojem mnie niepokoiło. Bo gdzieś tam ktoś mi o tym mówił, to mi się zapisało, widać w podświadomości, bo ja to wpisałam, nie zapisałam sobie jakby to w pamięci, ale to widać zostaje, bo to są właśnie wskazówki od Ojca Niebiańskiego, które właśnie w przyszłości można wykorzystać. Ktoś mi o tym po prostu powiedział, o roju i królowej. Więc dzisiaj rano, kiedy zaczęłam badać temat, Państwo też możecie to zrobić, do czego serdecznie namawiam. Po prostu trzeba wpisać sekwencję w jakąś tam przeglądarkę, nie wiem z jakiej tam korzystacie, ja akurat korzystam z Google.
wpisałam symbolika królowej pszczół i roju. Słuchajcie, jest mnóstwo materiałów na ten temat i o dziwo, ja się nigdy wcześniej tym nie interesowałam, okazuje się, że królowa pszczół jest też jakby jakąś formą tej królowej natury brzemiennej. I tutaj to od razu skojarzenie się zapisuje, że Armagedon miał być zapowiedziany przez widok tej panny brzemiennej na niebie. Więc jak spojrzałam na symbolikę, okazuje się, że królowa pszczół ma dużo odniesień do starożytnych mitologii. Jest tutaj egipska mitologia, rzymska. Nawet są elementy mitologii Polaków, czyli jakieś tam mitologie słowiańskie, chociaż tam nie pisało konkretnie słowiańskie, no ale było coś właśnie o mitologii polskiej. Więc wszędzie ta królowa pszczół jawi się w powiązaniu jakby z naturą, z symbolem płodności. Ale co chcę zauważyć, nawet jeśli poczytamy jakieś naukowe materiały na temat pszczół, ich życia, więc od razu mi się skojarzyło, że to co obserwujemy teraz, tą królową, przepraszam, tą boginię i demony, więc oni jakby w tym momencie działają jak właśnie rój pszczół i ich królowa, czyli takie życie jakby wyjęte z ula. Nie wiem czy wiecie, są opracowania, nawet czytałam gdzieś jakiś artykuł, no nie chcę tutaj nikomu reklamy robić, czytałam taki artykuł właśnie, że zbliża się właśnie ten kult bogini, który, no oczywiście tam były elementy zastraszania, także proszę wyciągnąć swoje wnioski, ja tutaj jeszcze raz powtarzam, nie zamierzam nikogo straszyć, który będzie to okrutnym, kiedy dojdzie do tego kultu, taka była narracja, to będzie to bardzo okrutny czas, ponieważ mężczyźni na przykład w tym kulcie, ponieważ w tym kulcie kobiety jakby będą wiodły prym, ponieważ są bardzo silne, ale też niby mają mnóstwo tych takich cech kobiecych, czyli miłość do dzieci, ogólnie miłość, dobroć i tak dalej. Nie wiem, momencik, przepraszam, troszkę się pogubiłam, ale już wracam do wątku. O co chodzi? Chodzi o to, że właśnie ta osoba, która pisała ten artykuł, zauważyła, że mężczyzna będzie odgrywał taką bardzo jakby nieciekawą rolę i właśnie będzie służył tylko do prokreacji. Tak samo w ulu mamy w świecie pszczół, trutnie są tylko do, służą tylko do prokreacji i zaraz po zapłodnieniu królowej, która składa jaja, bodajże to chyba tak jest, przepraszam jeśli coś pomyliłam, trutnie zdychają. Także one żyją bardzo krótko, zresztą w ogóle cała hierarchia w ulu to jest bardzo zastanawiająca, a także można sobie poczytać o typowym zachowaniu pszczół. Jaka jest ta hierarchia i jak one się zachowują. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że pszczoły wiedzą, gdzie mieszkamy. Ponieważ one jakby, nie wiem czy ja to dobrze przedstawię Państwu, ale one poruszają się w ten sposób, że wiedzą, że żyjemy w kształcie kulistym. To można sobie sięgnąć do tych materiałów, to nie są żadne tajemnice i sobie to sprawdzić. Także tutaj jakby dostałam dowody na to, że obecnie ta bogini, która chce zawładnąć światem i dostać się do pałacu, razem z demonami działają coś właśnie na zasadzie roju ze swoją przywódczynią, bardzo okrutną zresztą. Słuchajcie, ale my się nie mamy czego bać, no bo przecież ojciec nie dopuści do tego, żeby coś tam się nam złego stało. No i co, ja straciłam wątek, jeśli masz coś do dodania. Tak, ja chciałem się spytać, czy w tym widzeniu, jak widziałaś, powiedzmy, tą, no właśnie, co widziałaś, co to było? Ta mgła, z czego się składała? Ach, już wiem, naprowadziłeś mnie, dziękuję ci. Ta mgła składała się z mnóstwa czarnych punktów, ponieważ ja to oglądałam z bardzo daleka, więc one wyglądały jak takie czarne punkty, tak jak wspomniałam, jak piksel. I teraz słuchajcie, co mi się skojarzyło. Ponieważ
kiedy ja się znajdowałam w świecie, kiedy chodziłam do świata demonicznego, ja widziałam na zewnątrz kule demoniczne. Również widziałam między szkłem nieba a pałacem, widziałam przezroczyste, jakby szklane kule. Tam nie było nic w środku. Natomiast te kule na zewnątrz, to nawet niektórzy demoniści, którzy rozmawiają z ojcem Pio, wspominają o tym, że to jest akt stworzenia aniołów i tak dalej, że to jest kreacja aniołów. Nie, proszę Państwa, nieprawda. One, te kule na zewnątrz są zbudowane przez demony na przestrzeni wielu lat. Nie będę tu mówiła paru tysięcy czy parę set, bo ja tego nie wiem. Ja wiem, że niektóre te kule były bardzo stare, czyli to była jakaś technologia stara. Natomiast niektóre były bardzo nowoczesne i one były o różnych kolorach. Tam ten demonista, o który on opowiada o tych kulach, które były tam chyba w kolorze pomarańczowym. Nie, one są w tym mrocznym świecie raczej o mrocznych kolorach, że tak powiem, ale są te nowoczesne, to jest najnowsza technologia. To w ogóle nam się tutaj te kule przedstawia nawet w filmach, w teledyskach, czy nawet w reklamach. Tak, tak, w reklamach. Tutaj chyba ktoś wklejał pod poprzednim filmem jakąś reklamę właśnie na ten temat. Już nie pamiętam, czy ja tą reklamę znalazłam właśnie w komentarzach. No nieważne. W każdym razie wiemy w tym momencie, jak... Ta mgła, powiedzmy, czyli to były czarne kolory. To ciemne. Były czarne akurat kolory. Czarne, czyli to były kule, tak, te piksele. Tak, to były kule. To były kule, które zostały, powiedzmy, z koloru przeźroczystego zamienione na kolor... Ja tak myślę, bo słuchajcie, jeszcze odnośnie tego roju królowej, w którejś z mitologii, już nie pamiętam, czy hinduskiej, bo bardzo dużo jest odniesień właśnie, jeśli chodzi o pszczoły, o symbolikę pszczół i tej królowej, to jest właśnie związane z boginią. I ta bogini zwykle to jest jakaś tam bogini natury. I słuchajcie, jest taki pogląd, tylko już nie pamiętam, to chyba chodziło o mitologię hinduską, że bogini, która chciała walczyć z demonami, to wypuszczała na demona swój specjalny rój czarnych pszczół. To jest taka ciekawostka. A więc to mieliśmy tą odpowiednik, że na Boga demony ruszyły po prostu jako rój czarnych kul, które miały przysłonić pałac i tak dalej. I teraz bardzo ważna sprawa. Czy w tym momencie, jak te kule, powiedzmy, tak wibrowały, ale nie mogły się po prostu przesunąć dalej, one stały w miejscu, można powiedzieć, po prostu się tak robiły tylko takie pozorowane ruchy. Czy widziałaś te linie tego pola siłowego, tej energii? Ja może tych linii tak nie widziałam, jak widziałam emanującą energię z pałacu, która rozchodziła się wokół pałacu takimi promieniami dość regularnymi. Na pewno między tym rojem tych demonicznych kul była jakaś tam przestrzeń. I to wyglądało ewidentnie, że one się tam przez tą przestrzeń, która ich blokuje, one się tam nie mogą przedostać. O, to jest właśnie ta myśl. Że oni, ten szturm po prostu został zatrzymany w ten sposób. No i to jest bardzo ważna tutaj informacja, a więc widzimy, że no, nie dla sportu Bóg ma jedną cechę, jest wszechmocny. I teraz... Co chcemy powiedzieć? I teraz musimy się przenieść, powiedzmy, bo tak, byśmy wczorajszy dzień opowiedzieli cały? Myślę, że cały, dzisiejszy dzień teraz. To teraz musimy dzisiejsze ranek omówić. Co się stało i co teraz, jakie nastąpiły obecne zmiany? W tej chwili te wszystkie kule, które jakby wczoraj były w zawieszeniu naokoło pałacu, one... Ja myślę, że w nieco większej odległości niż wczoraj one były zawieszone, to one w nieco większej odległości krążą wokół pałacu jak rój pszczół. Naprawdę, słuchajcie, serio, ja takich zwrotów używam, bo to naprawdę wygląda jak rój pszczół. One krążą z bardzo dużym impetem wokół pałacu. Czyli one po prostu chcą wygrać czas, ponieważ nie mogą pokonać pola siłowego, żeby się dostać. I
tutaj chcemy nawiązać, że data 23 nie dla pico została wygenerowana i przez co najmniej pół roku ludzi straszono tym Armagedonem, ponieważ trzeba było napełnić tę kulę energią ludzką. To jest bardzo ważna myśl. Po to się straszy ludzi, żeby właśnie demony, widać, się mają jakieś akumulatory, że ściągają z ludzkości całą energię, znaczy, i oni w jakiś sposób ściągają tę energię przez różne kulty i tak dalej, po to, żeby później gdzie gromadzić, żeby właśnie na 23 września ruszyć do szturmu. Bo to jest szturm, tutaj z tego to wynika, tutaj, że to jest istny szturm na pałac. Nam dzisiaj też mówiono o takim, że ktoś tam w podczerwieni widział, że coś się dzieje i tak dalej. Ale o co chodzi? Najważniejsze to, że to wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i obecnie też. Ten rój tam krąży i tak dalej. No, jeżeli powiedzmy będziemy mieli okazję zobaczyć to w późniejszym czasie, co się będzie stało, no to po prostu Państwu żaden problem, nagramy film i będą Państwo widzieć na bieżąco. Czyli mamy wczoraj wieczór, dzisiaj rano i tak dalej. Czyli szturm na pałac trwa. Czy można go nazwać Armagedonem? Tak, można to nazwać Armagedonem. I to jest właśnie ten Armagedon, tylko on dzieje się w sferach niewidzialnych. Tam się on rozegra, dopiero wtedy jak się już rozegra, a się rozegra, będzie miało to brzemienne skutki, ponieważ dzisiaj na to, co się będzie dziać tutaj na Ziemi, na tej części materialnej, czyli co będziemy widzieć, no i też powiedzmy tej niematerialnej, po prostu wszyscy, co będą brać udział w tej wojnie, zostaną wybici do nogi. Później nastąpi dalszy jakby okres wytłuczenia hybryd, po prostu czyszczenia Ziemi z tego wszystkiego, ponieważ jeżeli ktoś już zdecyduje, mimo że dostał dyspensę na to, powiedzmy, chcecie być bogami i tak dalej, do czego doprowadziliście, najwyższy nie będzie tego tolerował wieczność i nie będzie jakiegoś drugiego szturmu. Już nie będzie. To jest ostatni. Ostatni samobójczy, ponieważ o wyniku tym, to ludzie już od dawien dawna o tym wiedzieli, jaki będzie wynik i to będzie taki skutek, że będą zmiany tu na Ziemi. W tej chwili te wszystkie zmiany drobne, o którym Państwu mówiłem, które zauważacie, drobne zmiany, one sprowokowały właśnie do tego, do tej akcji, która powiedzmy w chwili obecnej trwa. I co chcemy powiedzieć? I tutaj hybrydy, no tak można nazwać, tak to trzeba nazwać, bo inaczej trzeba nazywać po imieniu, bo inaczej się nie da. Hybrydy zrobiły tutaj jeden myk. Powiem Wam Państwo, bo to wszystko było związane właśnie z tą datą 23. My jeździliśmy po Polsce i tutaj wędrowaliśmy od Opolszczyzny, Warszawa, Radomskie, Kotlina Kłodzka, Szlaska, Poręba i tak dalej. Słuchajcie, jeździliśmy prawie że miesiąc. Myśmy nie widzieli ani jednego Chemsa na niebie. Widzieliśmy czyste niebo, a jeżeli ktoś nawet leciał, to tak powiedzmy na zasadzie chwila, moment i ta smuga znikała. Tak, tak było. I w ten sposób. Natomiast, kiedy już ja zauważyłem, że Państwo jesteście wyższy, tak sobie pewnie wrzucacie cały obraz na full screen i zobaczyliście tam za plecami Chemsy, nie, i tak dalej, że to. A oczywiście tego wcześniej nie było. My tu w Holandii jesteśmy już od co najmniej 10 dni. Nie, już ponad 2 tygodnie. Ponad 2 tygodnie. I nie było tego. Jak przyjechaliśmy, nie było żadnego problemu. Tak samo jak w Polsce nie było problemu. Nie było, aż tu nagle się stało. Właśnie wtedy, kiedy ja robiłem ten film, to był chyba 20 albo 21, już tam nie pamiętam. No to od razu można było zobaczyć, zaczynają pryskać. Nie? No i pryskali. A szczególnie przed 23 pryskali ostro i teraz tak samo na przykład mamy tutaj informację z Polski, że pryskają nad Polską ostro. Dlaczego? No właśnie dlaczego? To jest bardzo ciekawe. Otóż okazuje się, że kamery na podczerwień fiksują to, co się dzieje na górze, ponieważ pryskanie tymi chemtraliami to są metale ciężkie, one zniekształcają obraz kamer termowizyjnych
po to, żeby po prostu nie można było zobaczyć, że tam właśnie coś się dzieje, bo kamera termowizyjna na podczerwień, ona fiksuje pałac, a więc i wszystko, co się dzieje dookoła pałacu, też musi być zafiksowane. Niektórzy nawet na ten temat mówią, że takie coś, że coś, lunety na podczerwień i tak dalej, takie rzeczy, że coś się dzieje. I to nawet w internecie mówią, co są niektórzy. Ale o co tu głównie chodzi? Właśnie po to pryskają, bo to wcześniej nie pryskali, nagle pryskają, bo oni pryskają w konkretnym celu, żeby nikt nie zadawał pytań, że coś tam się dzieje. No i wiadomo, jak się dzieje, to się skończy. No i później są konsekwencje tego, co się stało. A więc chodzi o to, żeby ludzie się nie dowiedzieli, no, żeby jakby, żeby ci, którzy wierzą w Boga i ci, którzy pokładają w Nim nadzieję, żeby oni też się nie dowiedzieli, że po prostu przychodzi ostateczne rozstrzygnięcie. O, w ten sposób. I ono praktycznie trwa w tej chwili. My tu mówimy, jesteśmy tu, akurat las jest, nie? Wybraliśmy takie miejsce, żeby spokojnie się nagrać, żeby to powiedzieć. To się dzieje w tej chwili. Powiedzmy, to nie jest coś, że powiedzmy gdzieś jakaś zapowiedź, to się dzieje w tej chwili. A więc te Chemsy, które powiedzą Państwo nad Polską, bo to dzisiaj jest, informacja też była właśnie tutaj, szliśmy w to miejsce i mieliśmy informację, że te Chemsy to właśnie są właśnie spowodowane tym, żeby Państwo za dużo nie widzieli. Tutaj za bardzo nie ma tych Chemsów, tutaj są chmury, bo dzisiaj miałem pochmurny dzień tutaj, trochę słońca się tam przebija i tak dalej, nie? Ale główny, jaki jest cel? Cel jest taki, że Państwo za dużo nie widzieli, a kto by miał kamery termowizyjne, to żeby po prostu nie kierował tego na niebo, bo to idzie zauważyć. My, tak jak powiedziałem, będziemy Państwa informować na bieżąco. Następny temat też przepłynął do tego, bo to wszystko jest z sobą powiązane, ale te sprawy stwierdziliśmy, że są bardzo ważne i one po prostu są takie, że Państwo powinni wiedzieć. A ja jeszcze chcę coś powiedzieć od siebie. Nie chcę, żeby to jakoś tam dziwnie zabrzmiało, ale mam prośbę. Ponieważ mam jakby takie... Nieodpartą chęć. Nieodpartą chęć, żeby to powiedzieć, więc jest to na pewno jakiś bodziec z góry. Nie myślmy negatywnie przez najbliższe dni i naprawdę na siłę odpychajmy od siebie te negatywne emocje. Starajmy się myśleć bardzo pozytywnie i skierujcie się z miłością i z ogromnym zaufaniem tam do pałacu. To tyle. Ja jeszcze chcę powiedzieć tutaj o tym, no bo tak już trzeba w końcu to powiedzieć, jak dzisiaj Bóg działa. No, to jest też kolejny temat jakby kolejnego filmu, ale chcę krótko powiedzieć, jak Bóg działa. Właśnie w ten sposób działa. Dostajemy informacje. Ja, słuchajcie, jak byłem w szpitalu w Reptach, tam są takie przepaściste korytarze, nie? No to słuchajcie, ja szereg tematów rozgryzałem wtedy. Później robiłem te filmy. To w ogóle było szereg wydarzeń, się działo w styczniu, ale mniejsza o to. Nie teraz ten czas jest. Jak to wszystko działa? Bóg nie mówi nam, nie rozmawia z nami na zasadzie głosu, nie jakieś te podszepty, czy jakieś coś tam, że nam mamy jakieś głosy, jak to niektórzy mówią. To akurat jest domena demonów. Tego nie mówi, po prostu przychodzi myśl, która się po prostu później albo omawia, albo się frezuje, przemyśla. W ten sposób przychodzi przyjść i tego, i wtedy jest kojarzenie faktów, bo Ojciec nas, tak akurat w moim przypadku było, naprowadza na pewne tematy, na myśli, które później omawiamy, dyskutujemy i tak dalej. W Polsce mamy na przykład tą kontakt z Podkarpaciem, no to akurat dzisiaj też był taki jeden element telepatyczny, jak żeśmy dyskutowali, po prostu dyskutowaliśmy, praktycznie omawialiśmy jeden temat, a oni już o tym wiedzieli wcześniej, bo też o tym dyskutowali. No i teraz tak, postaramy się Państwu tutaj dać na okładce tego filmu takie jedno zdjęcie, bardzo charakterystyczne, i Państwo od razu się zorientujecie, o co chodzi. Tak, bardzo wymowne. Bardzo wymowne to zdjęcie Państwu damy na okładce tego filmu. No to chyba byłoby na tyle na razie.
Życzymy powodzenia do następnego razu i do następnych tematów, jakże frapujących. Powodzenia.